Dzień dobry, kochani, witajcie we wtorek. Dziś nietypowo będzie znowu film, ale to taki dosyć krótki, taki najkrótszy, chyba z najkrótszych, jakie mam, chyba że się rozgadam, ale tak pomyślałam, że czasami będą takie krótkie filmiki, które wam wstawiam, bo czasami mam wrażenie, że jeżeli łączę z dwóch dni dany film, to jeżeli łączę z dwóch dni film w jeden materiał, to jest dla was za długi i tak widzę, że właśnie częściej oglądacie takie krótsze filmy, dlatego tak czasami będą się przewijać takie krótkie filmy. No i dzisiaj będzie to, co w tytule już widzicie, czyli unboxing. Mam tutaj dwie paczki, jedna paczka jest dla mnie, druga paczka jest dla Mikołaja. Zaczniemy od tej mojej paczki, bo kto tutaj nie ma dzieci, no to nie będzie zainteresowany tym, co Mikołajowi kupiłam. W międzyczasie ma przyjść jedna do mnie jeszcze dzisiaj paczka, więc no pewnie dogram wam za jakieś tam parę chwil znowu jeszcze jedną paczkę, co będzie dla Mikołaja. No i co, i tak już będę zaczynać, jeszcze tytułem wstępu chciałabym was prosić o łapki w górę, o komentowanie, o wyrażenie swojego zdania na temat moich filmów, na temat tego, co tutaj pokazuję. No i jeżeli jesteście nowi, to zapraszam was do subskrypcji kanału, jak również do kliknięcia sobie w dzwoneczek. Wtedy będziecie mieć na bieżąco moje filmiki, będzie wam to podpowiadać, będzie wam system podpowiadał, że ja wstawiłam dany filmik. No i dzięki temu będziecie mogli być na bieżąco z moimi filmikami, bo zazwyczaj tutaj się już tak vlogowo zrobiło. No i przemycam wam tutaj różne moje chwile z życia. Tak więc tak, nie przedłużając już, pamiętajcie jeszcze raz o tych łapkach w górę, o komentowanie, o subskrypcji. Zaczynamy ten unboxing. Więc tak, tutaj mam jedną paczkę jeszcze nie otwartą. Oczywiście ja już wiem, co tutaj w tej paczce jest. Mój słynny nóż, w ogóle ten nóż ma taką historię, że nie ujrzycie. Ja już to będę otwierać. Kiedyś tam jakoś tak już dawno, jak się sprowadziliśmy do właśnie tutaj mieszkania, to potrzebowaliśmy takiego nożyka, żeby właśnie paczki otwierać, żeby takie rzeczy, wiecie, wszystko nim robić, ale nie do żywności. No i pojechaliśmy do Auchan z mężem i kupiliśmy chyba 5 zł ten nożyk wtedy kosztował, a mieliśmy taki wózek, wiecie, no wózek na zakupy, no i przy kasach zapomnieliśmy tego nożyka dać do skasowania. No ale i wyjechaliśmy z Auchan, nic nie pikało, że jest nieskasowane. No i przy w samochodzie patrzymy, nieskasowany jest właśnie ten nożyk. Tak więc taka historia, do tej pory się śmiejemy, że to jest słynny nożyk, który tak naprawdę za 5 zł, a się dobrze trzyma. No i paczki rewelacyjnie otwiera. Dobra, w międzyczasie już otworzyłam tą moją paczkę. Oczywiście ja tutaj wiem, co w tej paczce jest. Bardzo lubię otwierać takie paczki. Nie wiem jak wy, ale mimo że wiem, co w tych paczkach jest, zawsze się tak ekscytuję, jak tą paczkę otwieram. Jak te paczki otwieram, bo no wiecie, jak to jest. Bo taka fajna ekscytacja tymi paczkami. No i co, dla mnie jest. Dla mnie są produkty do włosów z kerastazę. Tak jak ja już wam kiedyś mówiłam, nagrywałam też osobny o tym filmik. Od jakiegoś czasu stosuję produkty z kerastazę i się u mnie świetnie sprawdzają. I to, co zrobiły z moimi włosami w przeciągu, no już powiedzmy pół roku, tak? Od marca zaczęłam jakoś tak stosować. No to powiem wam, że takich włosów jeszcze nigdy nie miałam. Nigdy nie miałam tak nawilżonych włosów, tak jedwabistych w dotyku, że... No mówię, jak włoski takiego bobaska mi się teraz zrobiły, mimo że no, codziennie je myję, codziennie je prostuję, a i tak coraz lepsze są w kondycji. Więc tutaj mam tak, maskę, oczywiście to jest tutaj zawinięte wszystko. I jak wiecie, no nie, jeszcze rumba mi tu wjechała, czekajcie. Dobra, zatrzymałam ją, może się nie zgubię. Jak wiecie, ja produkty z kerastazy, ja z produktów z kerastazy stosuję maskę i są to różne maski. Zaczynałam od maski do włosów kręconych i falowanych i no to jest bardzo dobra maska, ale tak czasami sobie zmieniam. To już jest do włosów właśnie tych kręconych, falowanych, zużyłam już dwie maski i jedną zużyłam taką zieloną, chyba proteinową podejrzę. Bo właśnie jak byłam u fryzjerki, to mi mówiła, że lekko się zaczynają właśnie przetłuszczać i żebym sobie co jakiś tam czas proteinową odżywiała.
używkę, właśnie maskę zastosowała. No ale te maski mi się już kończą, bo co prawda no, od marca 4 maski zużyte, no to już trochę czasu jest. Jeszcze tam mam dosłownie na 2 mycia tej proteinowej. I teraz poszłam w inną maskę, którą też mi właśnie kosmetyczka, fryzjerka, którą też mi fryzjerka polecała, żebym sobie właśnie następną kupiła. I to jest maska odżywcza do włosów suchych, grubych, do spłukiwania. I to mamy tą maskę z tej serii, co mam, mleczko termiczne, i to mleczko termiczne mi się rewelacyjnie sprawdza, tak więc teraz będę miała całą gamę tych produktów. Tak, całą gamę będę mieć, dlatego że w cenie maski, jak teraz zamawiałam, był też szampon oraz odżywka. Więc mam i odżywkę, i mam szampon. Ja normalnie szamponów takich drobnych nie kupuję, bo uważam, że szampon ma po prostu domyć głowę. Natomiast dalsza pielęgnacja ma pozwolić zadziałać cuda na naszych włosach. No i to się u mnie sprawdza. No ale, że było w cenie maski wszystko praktycznie, no to sobie wzięłam taki zestaw właśnie. Mam tutaj tak, tu jest odżywka, nie, mleczko odżywcze, czyli odżywka do włosów normalnych lub lekko suchych do spłukiwania. Tu mam właśnie tą maskę odżywczą do włosów suchych i grubych. Natomiast tutaj mam kąpiel odżywczą do włosów suchych lub uwrażliwionych. Kąpiel łagodnie myje i odżywia suche włosy od nasady aż po same końce. Więc tych produktów będę stosować, będę używać. Natomiast maski, no to wiem, ale coś tu pięknie pachnie. Nie wiem, czy ten szampon. Tej maski, no, maski na pewno będę używać, natomiast te odżywki, nie wiem, chyba wszystko. Mimo że jest zaklejone, to naprawdę pięknie pachnie. Więc będę tutaj używać. I widzę, że dostałam miniaturki jakichś produktów. Jak wiecie, ja miniaturki bardzo kocham. No i to też są kerastazy. Czyli tutaj mam z serii Genesis maska maska odbudowywująca włosy. I tutaj mam szampon, miniaturkę właśnie szamponu i maski. Także ekstra, cieszę się. Bo to na wyjazdy na pewno się przyda. Aczkolwiek, tak jak już mówiłam, na wyjazdy najbardziej lubię właśnie rzeczy z Nashi, dlatego że one z włosów robią totalne cuda. Nawet najtwardsza woda z nimi przegrywa. Dobra, to są rzeczy dla mnie. Napiję się tylko wody. Piję wodę z cytryną dopiero teraz. Mimo że jest godzina przed 11, ale obudziłam się rano z takim bólem gardła znowu, że na samym początku to musiałam ten ból gardła zwalczyć. Później zjeść śniadanie, później się zajęłam robotą. No i teraz dopiero piję wodę z cytryną. Dobra. No i tutaj mam drugą paczkę ze smyka dla Mikołaja. I tutaj też tak naprawdę wiem, co w tej paczce się znajduje. Natomiast, no wam pokażę, może akurat. W smyku zapolowałam już na totalne wyprzedaże, na totalne promocje, ale i tutaj mam głównie chyba wszystkie. Mam z krótkim rękawem koszulki dla Mikołaja. Dlatego, że zrobiłam przegląd rzeczy. No i za jakiś czas, w sumie już za 2 tygodnie, wybieramy się na wakacje. Taki prawdziwy urlop 7-dniowy. No i okazało się, że trochę ma już tych koszulek poplamionych, trochę już się nie nadają na wyjazd, więc trzeba było znowu kupić. I tutaj tak naprawdę najdroższa koszulka kosztowała 12 zł, reszta są 8, 9, 10 zł i tych koszulek tutaj mam chyba 6. Jakoś tak, nie pamiętam ceny i widzę, że tutaj ceny właśnie są normalne, czyli nie po przecenie. Natomiast ja kupiłam tylko te, co były na promocji. Najtańsze wzięłam, jakie się udało mi dorwać, bo wiem, że te koszulki, no już mamy prawie wrzesień, więc te koszulki na długo nie posłużą, właśnie głównie na wyjazd. No a później już będzie chłodno, więc trzeba będzie już długi rękawek Mikołajowi kupować. No ale, że trzeba na wyjazd w ciepłe kraje, będzie w krótkim rękawku chodził, więc mu kupiłam. Mam dwie takie same koszulki, rozmiar 98, wszystko już tutaj mam. Ze smyka, tak jak mówię, wzięłam z najtańszych promocji, jakie było.
Więc tutaj mam jedną taką z. Czym to jest? No, z takimi butelkami z różnymi sosami. Druga jest taka sama dokładnie. Trzecią to mamy właśnie takie kawałki pizzy, jakiś sos tutaj jest. No, takie właśnie bardziej wakacyjne. Kolejną mamy. Kurczę, jak to jest zapakowane. Kolejną mamy właśnie taką jedną, też zwykłą, myślę, że też będzie fajna do właśnie do short, no głównie do shortów, nie? Ale na wakacje do zdjęć będzie fajna. Następnie mam chyba długi rękaw. A jakaś duża się wydaje, ale już zobaczymy. Nie, krótki, ale taka bardziej oversize'owa. No, 98 bardziej oversize'owa, natomiast też fajna, podoba mi się też ta koszulka. I jeszcze mam zestaw trzech koszulek i ten zestaw kosztował 30 zł, czyli jedna koszulka kosztuje dyszkę. Normalnie tutaj cena tego zestawu to 60 zł, więc fajna promocja, bo za 30, no za połowę ceny tak naprawdę, nie? No ale tak patrząc, no to wszystkie te koszulki za połowę ceny, albo nawet 70% tam wyprzedaży było. I tutaj mam taką w raki, też fajna mi się podoba. Już kiedyś właśnie, jak zamawiałam na smyku, chciałam właśnie ten zestaw trzech koszulek kupić, bo już mi się podobały. Natomiast no stwierdziłam, że za 60 zł za trzy koszulki to jest tak, jak na smyka trochę dużo. Tutaj mam w granatowe paseczki. I tutaj ciemną w raka, tak? Nie, w kraba. W kraba. Krab. No i to tyle, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem koszulek i zapłaciłam 72 zł z przesyłką. Przesyłka chyba do paczkomatu 7 zł, czy jakoś tak. No ale będzie miał. Także taki szybki przegląd paczek dwóch. Jeżeli przyjdzie jeszcze ta jedna, to Wam też dogram i pokażę. Jeżeli nie, no to wszystko w tym filmie. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o komentowaniu, pamiętajcie, jeżeli jesteście nowi, o subskrybowaniu. Bardzo Was proszę. No i oczywiście, jeżeli Wam się filmy podobają. No i myślę, że jutro już będzie taki normalny, dniowy vlog. Dzisiaj to był taki krótki przerywnik, ale i tak mówię, że tutaj właśnie widzę, że gadam już 10 minut, tak więc no, do zobaczenia jutro.